Chwała Bogu. Witam wszystkich zebranych. Naprawdę dużo osób jest, aż jestem trochę zaskoczony, ale fajnie, że mamy taką możliwość, że właśnie możemy się zgromadzić w imieniu Bożym na tym miejscu, gdzie jest dom modlitwy i możemy razem dziękować Bogu, możemy razem Jego uwielbiać i razem możemy też słuchać tego, co Bóg dzisiaj chce dla nas powiedzieć. Jak śpiewaliśmy przed chwilą o tym kraju niebieskim, o Jerozolimie, a ja chciałbym powiedzieć o czymś, bez czego nie zobaczymy Jerozolim, nie zobaczymy nieba, nie zobaczymy Jezusa w chwale i że my tam będziemy. Tematem to jest Jezus Chrystus w centrum. I może Bóg jest dla ciebie ważny, może uważasz Boga, że jest ważny, potrzebny, że trzeba Mu oddać czas, że trzeba Mu poświęcić coś, że trzeba coś zrobić dla Boga, ale jeżeli nie będzie On najważniejszy w twoim życiu, może być ważny, ale jeżeli nie będzie najważniejszy, jeżeli Jezus Chrystus nie będzie w centrum twojego życia, to myślę, że nie osiągniemy tego celu, jaki mamy, jak dojść wszyscy tam i się spotkać wszyscy razem u nóg naszego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Pierwsze miejsce, które chciałbym czytać, otwórzmy wszyscy razem, Rzymian, 13 rozdział. Rzymian, 13 rozdział. Od pierwszego wersetu. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządcy bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu, ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek? Podatek. Komu cło? Cło. Komu bojaźń? Bojaźń. Komu cześć? Cześć. Możemy tak nie zamykać tego miejsca. Otwórzmy drugie. Mateusz 22. Zaraz jeszcze wrócimy do tamtego miejsca. Mateusz 22 rozdział i od 17 do 21 wersetu. Jak czytałem przed chwilą z Rzymian, 7 werset, oddawajcie każdemu to, co ma, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. I widzimy w Biblii, taką jest taka historia opisana dla nas właśnie w Mateusza 22 rozdziale w 17 wersecie, coś na ten temat. I przyszli wysłani ludzie do Jezusa i zapytali Jego, 17 wersetu, powiedz nam przeto, jak ci się zdaje, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? A Jezus, poznawszy ich złośliwość, rzekł, czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. A oni przynieśli mu denar i rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają, cesarza. Wtedy mówi do nich, oddawajcie więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. I znamy Pismo Święte, wiemy, że Bóg chce naszego całego serca i o tym czytamy. Bóg chce, żebyśmy Mu oddawali coś. I z Marka, 12 rozdział, 30 werset, mówi,
Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To właśnie jest to, co powinniśmy oddawać dla naszego Boga. Co jest Boże, mamy oddawać Bogu. Mamy właśnie oddawać dla Boga tą miłość, ale jaką? Z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły. Wracamy do Rzymian, 13 rozdział i od 11 wersetu do końca. Rzymian 13, od 11 do końca. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. I z przeczytanych miejsc widzimy właśnie, że mamy oddawać to, co jest Boże dla Boga. Mamy oddawać Jemu swoją miłość z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej. I mamy tak postępować, gdyż teraz jest bliższe nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Jak Samuel na początku rozpoczął, powiedział, że coraz bliżej jesteśmy do przyjścia, coraz bliżej. Czas leci i stajemy się coraz bliżej i bliżej. I chciałbym przeczytać słowa takiej jednej pieśni, która bardzo mnie dotknęła w ostatnim czasie. I przeczytam. Mój przyjacielu, powiedz mi proszę, kto rządzi tobą? Kto Panem twym jest? Może próbujesz sam rządzić sobą, a może Jezus królem twym jest? Czy znasz już pełnię życia w Bogu, gdy Jezus centrum, gdy On Panem jest? Chrystus ma w centrum być, Chrystus i tylko On. Na pierwszym miejscu On musi być. Ty albo Jezus, oto pytanie. Dziś jeszcze poddać swą wolę Mu chciej, bo kiedy Jezus Panem twym będzie, cel znajdziesz życia i chęć, by żyć. Czy znasz już pełnię życia w Bogu, gdy Jezus centrum, gdy On Panem jest? Chrystus ma w centrum być, Chrystus i tylko On. Na pierwszym miejscu On musi być. I druga zwrotka nam mówi, ty albo Jezus, oto pytanie. Dziś jeszcze poddać swą wolę Mu chciej. Ty albo Jezus. Jak Samuel wspomniał dzisiaj o tym bogatym młodzieńcu, który szukał Boga, który szukał Królestwa Wiecznego. Też o tym fragmencie dzisiaj myślałam, ale pomyślałam, że nie będę czytać, bo nie tak dawno też usługiwałam z tego fragmentu, ale on właśnie, znamy ten fragment, znamy, że on nam mówi o tym, że ten młodzieniec robił jakby bardzo wiele, zrobił praktycznie wszystko, aby, nie wiem, podobać się Bogu, aby odziedziczyć Królestwo Niebieskie, ale jak Jezus w rozmowie do niego mówi, że jednego ci nie dostaje, idź, sprzedaj swoją majętność, rozdaj ubogim, a później przyjdź i naśladuj mnie. I ty albo Jezus, oto pytanie. Dla tego młodzieńca wiemy, że on odszedł od Jezusa zasmucony i dla tego młodzieńca było ważniejsze to ziemskie, to co miał, to co posiadał, bogactwo. A ty albo Jezus, oto pytanie. Wybierzmy dzisiaj właściwe, żeby właśnie to Jezus był naszym Panem, żebyśmy właśnie Go miłowali z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły swojej. Ostatnio też słuchałam jeszcze jednej pieśni w języku rosyjskim, taka, że ja lubię Ciebie, Jezus. I słuchając tej pieśni naprawdę można się zastanowić, czy tak naprawdę miłujemy Boga, czy to, że jesteśmy na nabożeństwie, to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale czy my Jego tak naprawdę miłujemy, czy poświęcamy Jemu naprawdę dużo czasu, czy
Wiemy, jak na przykład są ludzie, którzy w ogóle się nie znają. Oni ze sobą rozmawiać nie będą. Oni nie mają jakby nic wspólnego. A jeżeli właśnie Jezus jest naszym Panem, jeżeli On jest najważniejszy, to jakby samoistnie, przez to, że mamy miłość do Boga, to będzie wypływały te relacje, będzie więź z Bogiem. I chciałbym i sobie, i wam pożyczyć, zawsze mówię, jak składam komuś życzenia, może nie zawsze, ale zazwyczaj mówię, że ja ci składam coś dobrego, bo sam bym chciał tego samego. I również wam chcę złożyć i sobie samemu to, aby, że Chrystus ma w centrum być, Chrystus i tylko On na pierwszym miejscu, On musi być. Amen.